Niech pierwsza rzuci kamieniem osoba, która nigdy nie próbowała tiktokowej metody manifestacji typu 369, typu pisanie listu i nie dostała upragnionych rezultatów. No ja byłam między innymi taką osobą i fakt, że nie dostałam tych moich wymarzonych, oczekiwanych efektów, przynajmniej nie tak szybko, jak myślałam, że dostanę. To nie jest dlatego, bo te metody są do dupy i nie działają, bo jak się okazuje, są osoby, na których te metody podziałały, które dosłownie napisały sobie parę afirmacji w zeszycie, i nagle ni stąd ni zowąd pojawiła się w ich rzeczywistości ich wymarzona osoba. Dosłownie. Albo które. Skupiały swoją uwagę na jakiejś konkretnej osobie, podobał im się ktoś. Ta osoba przez parę tygodni, miesięcy nie zwracała na nich żadnej uwagi, aż tutaj nagle zastosowały jedną metodę i obrót sytuacji o 180. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co sprawia, że na ciebie te metody mogą działać, co sprawia, że mogą nie działać. I porozmawiamy sobie o tym, jak to wyglądało u mnie, w moim przypadku, bo naprawdę przeszłam ogromną transformację w tym temacie, i nie mówiłabym wam o tym, gdyby to nie była po prostu moja prawda. Także. Dzień dobry, jeżeli jeszcze się nie znamy, ja się nazywam Maja Wieczorek i na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i co zrobić, żeby ją sobie maksymalnie, jak najbardziej ułatwić i uprzyjemnić. Jeżeli cokolwiek w tym filmiku cię striggeruje, jeżeli cokolwiek w tym filmiku cię oburzy i będziesz mieć wewnętrzny skręt, to znaczy, że jest o tobie i że to jest właśnie. Ten aspekt, który uniemożliwia Ci manifestację tej Twojej wymarzonej osoby, tej miłości do Twojego życia. Jeszcze 4-5 lat temu moje poczucie własnej wartości i mój self concept były na dnie. Żeby zobrazować, jak bardzo były na dnie, to powiem Ci, że się uganiałam za ćpunem i płakałam, że o, czemu od mnie nie kocha, czemu od mnie nie chce! I w momencie, kiedy zaczynałam wchodzić w tematykę świadomej manifestacji, Również, właśnie między innymi, na tego uzależnionego chłopca. Ja stosowałam tego typu metody magiczne. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, w jaki sposób działa tak naprawdę świadoma manifestacja. Dla mnie to było czary Mary. <laughs> I po prostu widziałam takie metody gdzieś w internecie, stwierdziłam, a wypróbuję. I frustrowałam się, dlaczego to dla mnie nie działa, czemu wszyscy, wszyscy w internecie mają rezultaty, czemu wszyscy w internecie się chwalą rezultatami, a u mnie to nie działa. I tak naprawdę dopiero jak wybuchła pandemia, czyli jakiś powiedzmy rok po tamtej sytuacji, niecałe, poznałam pojęcie self-konceptu. I zauważyłam, jak ogromny wpływ mają moje przekonania na temat mnie samej i na temat tego, na co ja w życiu zasługuję, i co jest w moim życiu realne, jak ogromny to ma wpływ na to, co się po prostu w mojej bańce manifestuje. I również ma to ogromny wpływ na to, jacy ludzie dookoła mnie się manifestują, jakiego rodzaju ludzie mam w swojej bańce. I jeżeli oglądałaś, oglądałeś tego mojego poprzedniego live'a, to prawdopodobnie już wykonałeś tą metodę, natomiast jeżeli nie widziałeś go, no to ja serdecznie Cię zapraszam do tego, żebyś teraz wzięła swój notes albo wziął swój notes, swój journal i na górnej stronie, na górnej stronie, na górnej części strony napisz słowo miłość lub związki partnerskie. Jedno albo drugie. Albo jedno i drugie. I możesz teraz zapauzować ten film. Jak skończę Ci tłumaczyć, to masz zrobić. Nastawić sobie stoper na 10 minut. I co masz zrobić, to intuicyjnie, intuicyjnie pisać to, co ci przyjdzie na temat związków, na temat miłości, na temat facetów, kobiet, wszystko. Pisz intuicyjnie to, co ci przyjdzie i nie bój się, że to, co napiszesz, nawet jeżeli to będą jakieś negatywne rzeczy, nie bój się, że to się zamanifestuje. Nie zamanifestuje się to właśnie dlatego, bo teraz piszesz to po to, żeby pozbyć się tego z twojej głowy, z twojej podświadomości. W momencie, kiedy już to zrobisz, to zachęcam cię do tego, żeby spojrzeć na tą listę tego, co intuicyjnie napisałaś, napisałeś, co ci się działo w głowie, żeby się zastanowić, jaką tę historię sobie powtarzasz na temat miłości. To jest właśnie powód, dla którego nie spełniają się, nie działają te metody manifestacji na niektórych ludzi. Przeczytaj sobie tą listę, którą przed chwilą napisałaś, napisałeś i zobacz, jakie przekonania kryją się w twojej głowie. Przykładowo, oczywiście te przekonania mogą być jak najbardziej pozytywne, no i good for you, ale bardzo często w przypadku osób, które czują, że mają jakąś trudność z zamanifestowaniem tej miłości, bardzo często pojawiają się tutaj przekonania typu na pewno mnie zdradzi wszyscy faceci czy wszyscy, wszystkie kobiety, tylko czekają po prostu na to, żeby zdradzić. Czy na przykład, że ja się fizycznie nie podobam osobom, z, który, z którymi wchodzę w związek, ja sobie to bardzo długo powtarzałam w głowie, naprawdę tych niesprzyjających przekonań może być dużo. Albo przykładowo możesz również nie wierzyć w to, że istnieje prawdziwa miłość, albo że coś takiego jest tylko w bajkach, albo generalnie wierzysz po prostu, że dla Ciebie. To nie jest możliwe z jakiegokolwiek powodu. Przykładowo możesz też sobie wmawiać taką historię, że trudno jest znaleźć właściwą osobę, że trudno jest poznać super ludzi. W momencie, kiedy ja sobie wmawiałam to, to naprawdę nikogo nie poznawałam, a kiedy zaczęłam zmieniać moje przekonania, bo właśnie o to tutaj chodzi, o to się to wszystko rozgrywa, kiedy ja zaczęłam zmieniać moje przekonania, między innymi na takie że bardzo łatwo jest mi poznać zajebistych ludzi, że z łatwością ich poznaję. I to nie jest tak, że... O, to też sobie bardzo często powtarzałam, że tacy faceci czy kobiety, jakie ja bym chciała, to istnieją tylko po prostu w książkach napisanych przez kobiety. Nie ma takich ludzi w prawdziwym świecie. Kiedy zaczęłam sobie powtarzać, że ja cały czas naokoło spotykam takich ludzi, to to się zaczęło manifestować w mojej rzeczywistości i dużo ważniejsze niż to, czy wykonasz jedną taką metodę 369, jest to, co ty sobie powtarzasz na co dzień, w każdym momencie dnia. Bo, jeżeli cały dzień narzekasz na to, że faceci są do dupy, że oni zdradzają, że nie zasługujesz na miłość, że miłości nie ma w twoim życiu, że wchodzenie w związki jest bardzo trudne i prawie że niemożliwe w tych czasach, albo o, że w tych czasach to wszyscy tylko chcą seksu i nikomu nie zależy na prawdziwej miłości, co jest totalną, totalną bzurą. I w momencie, kiedy przestaniesz sobie to wmawiać, to zaczniesz spotykać osoby, które są szczerze zainteresowane miłością z tobą. Miłością nie tylko one night standem, tylko serio wejściem w głęboką, zdrową relację. Jeżeli przez cały dzień narzekasz, później pod wieczór zrobisz sobie jedną taką metodę, a później zadzwonisz do koleżanki i znowu będziesz narzekać na facetów, na kobiety i w ogóle na wszystko, na to, że miłość jest trudna. No, to, to się będzie manifestować w Twoim życiu. Tam, gdzie głównie leci Twoja uwaga, tam leci energia i to się głównie manifestuje. Także coś, co uniemożliwia bardzo wielu osobom, i również mi to uniemożliwiało manifestację miłości w moim życiu. Było właśnie powtarzanie sobie historii, które ja wcale nie chciałam, żeby się manifestowały. I w momencie, kiedy ja zaczęłam zmieniać moje przekonania i utożsamiać się z nową historią, którą chcę usłyszeć, że jestem warta miłości, że poznawanie zajebistych ludzi jest dla mnie łatwe, to ja bardzo szybko zaczęłam widzieć efekty tego w mojej rzeczywistości. Kluczem jest zmiana przekonań na sprzyjające. I właśnie po to stworzyłam narzędzie Rampage. Magnes na miłość. Czym jest Rampage Magnes na miłość? Jest to taśma z afirmacjami i z odpowiednią muzyką, jeszcze paroma innymi smaczkami lecącymi w trakcie tego nagrania, którego odsłuchiwanie, nawet w tle, ty możesz sprzątać, możesz gotować, możesz zajmować się czymś zupełnie innym. W momencie, kiedy to nagranie leci ci na słuchawkach, czy na głośniku, czy gdziekolwiek, twoja podświadomość się przeprogramowuje. Co to znaczy? To znaczy, że wgrywasz do swojej głowy sprzyjające przekonania na temat miłości. Wgrywasz sobie przekonanie, że jesteś w wymarzonym związku, że na każdym kroku Dostajesz miłość i na każdym kroku jest Ci ta miłość okazywana na najróżniejsze sposoby. I tak samo to działa z moim Rampage'em Soczysta Bogini. Oba te rampage y podlinkuję Wam w opisie tego filmiku. Jeżeli rampage Soczysta Bogini, który był stricte na self-concept, pomógł osobom zamanifestować wymarzoną osobę do swojego życia, to ja nie wiem po prostu, co zdziała rampage. magnes na miłość. Jeszcze nie wiem, bo wyszedł on dwa dni temu, w momencie, kiedy ja nagrywam to nagranie i już po prostu nie mogę się doczekać Waszych pierwszych efektów, a wiem, że będą niesamowite, patrząc na to, jakie były po soczystej bogini. Także, jeżeli szukasz narzędzia, które pomoże Ci wgrać sprzyjające przekonania na temat miłości i związków i innych ludzi również, jakby nie patrzeć, do Twojej głowy i na wskutek tego pomoże Ci manifestować wymarzoną miłość w Twoim życiu, to serdecznie zapraszam Cię właśnie do wypróbowania tego rampage'u, jak i również zapraszam Cię do wypróbowania Rampage'u Soczysta Bogini, który jest stricte na self concept, pomoże Ci zmienić Twoje przekonania na temat siebie samej przede wszystkim. Pomoże ci wzmocnić twoje poczucie własnej wartości, co również jest bardzo ważne w kontekście manifestacji miłości. A generalnie uważam, że te dwa rampage będą się tutaj świetnie dopełniać. Także ja mam nadzieję, że po tym filmiku temat manifestacji miłości i tego dlaczego mógł ci on nie tak płynnie jakbyś chciała. Jest już jasne dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania kanału i bycia na bieżąco, bo więcej smaczków na temat manifestacji. I słyszymy się w następnym materiale.